stojąc przy katowickiej ulicy Kościuszki w niedalekim sąsiedztwie placu Miarki z wyrośniętymi dzisiaj drzewami, musimy uświadomić sobie, że to miasto nigdy nie stroniło od zieleni. Już od momentu, kiedy otrzymało prawa miejskie w 1865 roku, mieszkańcom zależało na tym, żeby dbać o zieleń i zdecydowali się w 1874 roku założyć Towarzystwo Upiększania Miasta. Dbali o zieleń właśnie na tych 7 lub 8 placach, które tutaj istniały i wzdłuż ulic. W 1888 roku miasto zdecydowało się zakupić podmiejski las na południe od Katowic położony od koncernu Hohenlohe-Oeringen. I to był bardzo ważny moment, kiedy niezabudowane tereny na południe od linii kolejowej stały się bardzo ważnym elementem, gdzie miasto zdecydowało się po prostu inwestować. Tutaj powstawały kamienice, tutaj powstawały również wille po to, żeby miasto połączyło się z tym terenem lasu, który stał się Parkiem Południowym. I właśnie Towarzystwo Upiększania Miasta również bardzo mocno tutaj ingerowało jak gdyby w całą koncepcję pomocy, zbierania funduszy i opieki nad tym areałem. 100 lat temu jakie dźwięki na tej ulicy można było usłyszeć? Bo dzisiaj dudniące autami miasto. No 100 lat temu na pewno był już tutaj tramwaj. Byli pierwsi przechodnie, którzy korzystali z tej ulicy. Musieli dostać się do swoich kamienic, mieszkań. Były tutaj lokale handlowe, także gwar był na pewno już od samego początku. Chociaż, jak zaznaczyłem, miasto Katowice od samego początku jak gdyby nie brało pod uwagę terenów poza linią kolejową. Dopiero później stały się one bardzo istotne. Tym ważnym momentem było zakupienie lasu podmiejskiego. Zostawiając plac Miarki za plecami, ruszamy w górę ulicą z tymi pięknymi kamienicami w kierunku Parku Kościuszki. No, mijamy bardzo ciekawe obiekty architektoniczne o różnym stylu, budowane od końca XIX wieku aż właściwie do okresu lat 50. po II wojnie światowej. I między innymi tutaj kamienica pod numerem 26. Bardzo ciekawy przykład, gdzie dwie twarze spoglądają nawet na przechodniów z elewacji. To tutaj w okresie międzywojennym, kiedy Katowice stały się polskim miastem, Tadeusz Miechejda założył powszechną szkołę malarstwa imieniem Aleksandra Gierymskiego, co było bardzo ważnym aspektem z powodu tego, że później założono przecież w Katowicach Akademię Sztuk Pięknych, a ten międzywojenny epizod może być jak gdyby takim elementem prekursorskim w tym względzie. Po prawej stronie, nieco po skosie, znajduje się willa prywatna też bardzo znanego architekta Ludwiga Schneidera, który zdecydował się właśnie w Katowicach zbudować dla siebie siedzibę mieszkalną. Co prawda nie za długo tutaj rezydował. Obiekt potem został sprzedany, ale do dnia dzisiejszego ona istnieje i jest przykładem takiej kameralnej rezydencji właśnie, która dopiero była podjęta, jeśli chodzi o pewną ideę inwestorską w dwudziestoleciu międzywojennym, właśnie na samym styku z ogrodami Schreberowskimi czy z Parkiem Południowym, który wówczas został nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki. Tam właśnie zmierzamy. Ta kamienica swoim wyglądem i swoimi rozmiarami nieco nie pasuje do tych kamienic reprezentacyjnych po lewej i prawej stronie ulicy Kościuszki. Dlatego łatwo zwrócić na nią uwagę. No zgadza się. W momencie, kiedy Ludwig Schneider inwestował tutaj swoje pieniądze dla właśnie prywatnej rezydencji, no ulica była jeszcze niezabudowana i właściwie nie wiadomo, ku czemu ona zmierzała, jeśli chodzi o zabudowę. Przecież wiele ulic w Katowicach ma właśnie taki willowy charakter, więc być może on również myślał, że będzie to jedna z kolejnych ulic willowych, no ale tak się też nie stało jednak, ponieważ tutaj powstawały bardzo okazałe kamienice mieszkalne. Były tutaj też siedziby koncernów już w okresie międzywojennym na przykład. No i właściwie jest to jedyna w tej dolnej części ulicy Kościuszki willa, bo dopiero jak już zaznaczyłem, na samym końcu przy parku powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym kolejne rezydencje prywatne. Ta zabudowa jakby się w tamtym kierunku po prostu rozrzedza.
Heinrich Moritz Nottebohm znakomicie to przewidział w momencie, kiedy projektował szkielet urbanistyczny miasta. No, na obrzeżu, kiedy to miasto łączyło się po prostu z terenami otwartymi, zielonymi, z naturą, rozluźniał zabudowę, przewidywał w każdym razie rozluźnioną zabudowę i tam były lokowane właśnie takie tereny o mniejszej gęstości zaludnienia. Tutaj między innymi powstały też w czasie pruskim ogrody schreberowskie. Do ogrodów schreberowskich wrócimy już za chwilę, bo one są bardzo, bardzo istotnym elementem zabudowy południowej części Katowic, ale chciałabym, żebyśmy się skupili na czymś, co już widzimy. Takiej kamienicy, w której widać wyłom. Miejsce na drzewo, zawsze tak było? Tak, to świadomie zostało przewidziane przez architektów, którzy wytyczali ulicę. W 1914 roku znany w Katowicach architekt Albert Keller wzniósł bardzo okazały zespół architektury mieszkaniowej z takim cofnięciem w stosunku do osi ulicy na bujną zieleń. I tak to rzeczywiście zostało zrealizowane. Dzisiaj jest to taka oaza spokoju przy tętniącej życiem i ruchem kołowym właśnie ulicy. Daje ona po prostu oddech od tego zgiełku, przynajmniej tym mieszkańcom, których mieszkania są usytuowane najgłębiej. To bardzo ciekawy taki architektonicznie zespół, ponieważ no nie tylko daje on jak gdyby taką namiastkę zieleni w sąsiedztwie mieszkań, ale również estetycznie próbuje już w 1914 roku przemycić jakieś bardzo uproszczone formy stylu klasycznego, który właściwie będzie zmierzał już do stylu modernistycznego, ale tutaj nieco wcześniej na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców i z ulicą PCK minęliśmy również bardzo ciekawe dwie kamienice narożne. Jedna z kopułą bardzo okazała. Jak się Państwo odwrócicie teraz, to zobaczycie tą kopułę w pełnej okazałości. Projektował to Georg Zimmermann, również jeden ze znanych tutaj architektów z rodziny Zimmermannów, która była fundatorem wielu elementów wyposażenia kościoła ewangelickiego w Katowicach. Ich okazały nagrobek jest na cmentarzu i to myślę, że jest tak bardzo mocno rozpoznawalne dzisiaj. No a po przeciwnej stronie już modernistyczny, taki funkcjonalistyczny obiekt kamienicy mieszkalnej z parterem handlowym zaprojektowany w latach 30. przez Filipa Brennera. Oba style podają sobie rękę po przekątnej. Ten styl klasyczny z kopułą i ten styl no, funkcjonalistyczny, ultra nowoczesny w takim typie streamline. Także to jest przykład tych inwestycji już z lat 30. No i wcześniejszych jeszcze pruskich z 1890 roku, bo Georg Zimmermann właśnie wtedy budował tą kamienicę. Dzisiaj jest to bodajże też apartamentowiec mieszkalny. Tramwaj ulicą Kościuszki zmierza do góry. My też w kierunku parku. Ale chciałabym zwrócić uwagę, że to jak została poprowadzona ta ulica, to od początku do końca przemyślana sprawa. Miała to być taka promenada miejska. Tak, ale właściwie dopiero później stała się tą promenadą, ponieważ czysto pragmatyczne cele przyświecały wytyczeniu takiej prostej ulicy, która w zdecydowany sposób różni się od wszystkich innych ulic w Katowicach, ponieważ poprowadzono ją właściwie do folwarku Brynowskiego i do kopalni Beate, która była usytuowana właśnie na miejscu najwyższego punktu wysokościowego na terenie tego lasku podmiejskiego. No i te pragmatyczne cele, bez żadnych zakrętów, prosta ulica, po prostu dały taki kształt, a nie inny. No ale później ten moment wykupienia tego lasku w 1888 roku i założenia tutaj Parku Południowego był takim impulsem, który po prostu ściągał tutaj inwestorów. No, był to bardzo dobry adres po to, żeby lokować swój kapitał właśnie i budować tutaj rezydencje lub budynki administracyjne. No i w końcowym etapie, tuż przy styku z Parkiem Południowym, no właśnie zdecydowano się podkreślić jeszcze ten spacerowy charakter właśnie takich wrót do tego parku za pomocą właśnie Alei Lipowej. I powstała wtedy w 1910 roku właśnie promenada, która do dnia dzisiejszego istnieje i ona styka się właśnie z tymi ogródkami schreberowskimi, które od 1906 roku no, mają swoje miejsce właśnie na tym obszarze. One nieco wyprzedziły tą promenadę,
ale współgrają te dwa elementy ze sobą bardzo dobrze. My wszyscy znamy polskie ogródki jordanowskie, ale ogrody schreberowskie były przed nimi. Tak, zgadza się. W Lipsku zostały zaprojektowane w 1865 roku i właściwie bardzo szybko przeszczepiane po różnych innych miastach niemieckich. W 1901 ta idea trafiła do Wrocławia, w 1905 do Königshitte, a w 1906 już tutaj do Katowic, chociaż w 1909 dopiero zostało to sformalizowane. W 1906 powstały właściwie troszkę na dziko te pierwsze ogródki i to jest właśnie ten areał ogrodów działkowych, rodzinnych imieniem Tadeusza Kościuszki, które stykają się właśnie z tą aleją lipową promenady wzdłuż ulicy Kościuszki. Dochodzimy powoli do takiego miejsca, w którym śmiało możemy obrócić się za siebie i spojrzeć w dół ulicy Kościuszki. A to dlatego, że jest to taki bardzo, bardzo charakterystyczny punkt widokowy, tak to chyba właściwie niektórzy nazywają. Ulica Kościuszki u naszych stóp. Rzeczywiście to bardzo takie ważne miejsce, bo tutaj właściwie ta bardzo zwarta zabudowa rozgęszcza się do niskiej kameralnej po lewej stronie, a po prawej stronie do zabudowy willowej. Ale zanim to nastąpiło, to tutaj architekci pruscy zdecydowali się uhonorować stare drzewo, które tutaj rosło, czyli taką gruszę pospolitą, która właściwie dopiero została wycięta, mając już ponad 200 lat, gdzieś pod koniec XX wieku. No i dzisiaj już nie ma. Jest to naprzeciw Wyższego Urzędu Górniczego, który też jest bardzo ważnym tutaj miejscem, ale tu na wysepce właśnie rosła ta stara grusza. Ja myślę, która że była starsi taki... mieszkańcy Katowic z całą pewnością tę gruszę doskonale pamiętają. Myślę, że tak. Była takim zwornikiem między tą zwartą zabudową, którą kończy właśnie kolejna kamienica Alberta Kellera, która ma też bardzo okazałą formę z takimi potężnymi balkonami i przed ogródkami. Notabene to tutaj urodziła się Aleksandra Wąsik, potem znana z nazwiska Śląska, która na przykład odtwarzała znakomicie rolę Królowej Bony w znanym serialu telewizyjnym. No to właśnie przed tą kamienicą i przed tym Wyższym Urzędem Górniczym rosła sobie na wysepce ta bardzo duża, ale już wówczas chora grusza, którą wycięto, ponieważ no, poszerzanie ulic spowodowało właśnie te choroby i trzeba było się jej pozbyć, a szkoda, bo była jak gdyby takim ważnym elementem tej jeszcze pierwotnej dziczy, która tutaj zapewne była, zanim miasto właśnie nie osiągnęło tych terenów. Wchodzimy w promenadę, między lipami przechadzają się już ci, którzy idą na spacer z psami na przykład do Parku Kościuszki. Ja się zastanawiam, czy również przez chwilę będzie tutaj ciszej. No może kiedyś było. Myślę, że w 1910 roku, kiedy zasadzono tą aleję lipową, to mieszkańcy chcieli mieć taką namiastkę Unter den Linden w Berlinie, oczywiście na skalę ówczesnych Katowic. No i dzisiaj pozostały, chociaż chciano je wyciąć niedawno. Ale to jest właśnie ta promenada. Stąd też jest bardzo ładny widok w dół. W kierunku północnym można po prostu zobaczyć, jak kaskadowo układają się poszczególne kamienice. No a można też podziwiać po prawej i po lewej stronie już właśnie tą swobodną, luźną zabudowę z dużym udziałem zieleni. I to jest taka oznaka, że zbliżamy się do tego Parku Południowego, czyli do tego dawnego podmiejskiego lasku, który został później wchłonięty, ale wcześniej jeszcze poza miastem właśnie zyskujący status parku w 1888 roku. Tutaj na przykład bardzo ciekawa willa, pierwsza willa funkcjonalistyczna, którą zbudował Tadeusz Michejda, dzisiaj w bardzo złym stanie technicznym. Kolejna Tadeusza Łobosa o wiele bardziej okazała. Też bardzo ciekawy przykład właśnie inwestycji powojennych. Kolejne wille powstały już po II wojnie światowej, ale one utrzymały ten styl takiego neutralnego budownictwa funkcjonalistycznego, ale niestety po 2000 roku zostały rozbudowane, płaskie dachy zmieniły się w spadziste i dzisiaj już nie przypominają jak gdyby tego pierwowzoru z okresu powojennego, a wszystkie cztery były utrzymane w jednej stylistyce.
nie mówmy o tym, czego nie lubisz, powiedzmy o tym, co lubisz. A bardzo lubisz to, że te wille na południu, w południowej części Katowic, tak mocno zanurzone są w zieleni. Te piękne ogrody, prawda? No to jest jak gdyby pewna taka ważna idea, która przyświecała w projektowaniu zdrowych miast już od XIX wieku. Wówczas Camillo Sitte już decydował się na właśnie bardzo ciekawą taką zabudowę o krzywolinijnym przebiegu ulic z dużą ilością ogrodów i takiej luźnej zabudowy. Tutaj w Katowicach to też uskuteczniono, ale w dwudziestoleciu oczywiście kontynuowano, szczególnie w tym miejscu, gdzie zabudowa stykała się z ogrodami szreberowskimi i z tym parkiem południowym. Idziemy w górę ulicy Kościuszki i po lewej stronie bardzo charakterystyczne dzisiaj tereny należące do Akademii Wychowania Fizycznego. Zawsze zresztą była to część miasta, która coś wspólnego ze sportem miała. Ja bym chciała, panie doktorze, żebyśmy teraz doszli w miejsce, w które spoglądając w prawo, daleko, daleko, zobaczylibyśmy ogród jordanowski. Chyba go nie uda się zobaczyć, ponieważ on powstał najpóźniej przy ogrodach szreberowskich, tych pruskich, które oczywiście były dalej rozwijane w okresie międzywojennym, kiedy Polska objęła tereny Katowic, ale Polacy jak gdyby rozwinęli tą pruską ideę ogródków działkowych o tereny takie rekreacyjne dla dzieci, zgodnie z ideami właśnie Henryka Jordana, który nieco później podobną ideę ogrodów szreberowskich wprowadził na obszary Krakowa. To w 1939 roku został hucznie otwarty przez wojewodę Michała Grażyńskiego i jego żonę Helenę Śliwowską i biskupa właśnie tereny ogródka jordanowskiego, czyli właściwie takiego pawilonu przedszkola, który jest pawilonem murowanym, z dużą częścią otwartej przestrzeni zabawowej dla dzieci. On został utrzymany już w takiej estetyce funkcjonalistycznej i właściwie poszerzał ten areał terenów zabawowych w ogrodach szreberowskich, pruskich, o polskie ideowo elementy zabudowy takiej właśnie kubaturowej, jak i terenów otwartych. No i dzisiaj jest to przedszkole, które no niestety nie jest stąd widoczne, ale jeżeli Państwo zechcą przejść przez ogródki szreberowskie, to po drugiej stronie zobaczycie właśnie taką dużą działkę z piękną żelbetową bramą wprowadzającą właśnie do ogrodu jordanowskiego. Trzeba nadmienić, że kiedyś była to taka centralna część pomiędzy dwoma obszarami, wschodnim i zachodnim, ogrodów jordanowskich, która została zagospodarowana przez Polaków właśnie i otwarta publicznie w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Ale można też nadmienić, że właściwie ten teren żył po II wojnie światowej i w latach 50. zdecydowano się też tutaj wprowadzić taki pawilon totalizatora sportowego zwany Służewcem, który kontynuował tą funkcjonalistyczną zabudowę z okresu międzywojennego i do dnia dzisiejszego istnieje. Jeżeli Państwo wejdziecie w bramę prowadzącą do ogródków, a potem dalej przejdziecie w kierunku ogrodu jordanowskiego, to właściwie kiedy się spojrzy w lewo, to możemy tą kasę totalizatora zobaczyć. Tutaj za płotem będzie ona widoczna, ale jest tutaj taki baner, który też informuje właśnie o tym obiekcie. Także zachęcamy do zapoznania się albo pójścia dalej przed siebie, aż do ogrodu jordanowskiego. Ogród jordanowski został zaprojektowany przez Kazimierza Wędrowskiego, warszawskiego architekta, który w okresie międzywojennym kontynuował tutaj swoją działalność na terenie Górnego Śląska, a to dzięki przyjaźni z Heleną Śliwowską, czyli żoną wojewody Michała Grażyńskiego, która umożliwiła i opracowywała razem z nim właśnie ideę ogrodów jordanowskich, zresztą opublikowaną w wydawnictwie książkowym w Warszawie w 1937 roku. Mamy jeszcze jedną propozycję spaceru dla Państwa, a jest to propozycja właściwie oczywista, można powiedzieć.
Idąc w górę ulicą Kościuszki, dochodzimy do tego przepięknego założenia, Parku Kościuszki. Tak, to dawniej dziki las, poza miastem sytuowany, został świadomie wchłonięty później przez miasto, ale już w 1888 roku właśnie nadano mu status parku miejskiego, a nieco później miasto przybliżyło się swoją zabudową do jego granic i wchłonęło go całkowicie.